Ja siemanko, z tej strony i dzisiaj witam was w kolejnym poradniku, a dzisiaj pokażę jak zrobić ten zabijający klocek, który się obraca. Tak, coś takiego. Okej. I zabija. To co potrzebujemy zrobić, to tak. Musimy dać nowego klocka. I to będzie nasza podstawa. Z niej nic specjalnego nie musimy robić, możemy sobie oczywiście musimy zakotwiczyć, zmienić na jakiś fajny kolor szary. Może być tak, to się może nazwać normalnie. Okej, to go duplikujemy. I dajemy tu, możemy materiał też zmienić na taki. O, tego zmieniamy na czerwony. A tak się tego nie da, okej. To sobie jakoś robimy i nazywamy go Killbrick, czyli w tłumaczeniu angielskim zabijająca cegła. Okej, to robimy pierwszy skrypt. Naciskamy ten prawym przycisk, najeżdżamy myszką na ten skrypt i klikamy prawy przycisk myszy i rename. I naciskam backspace i piszemy kill script. Tak, to nie ma znaczenia jak jest napisane, ale to co teraz w skrypcie będzie miało znaczenie. To pierwsze co piszemy script.parent.touch. To robi jeżeli ten skrypt rodzicem tego skryptu, że tak powiem, bo nie wiem, tak to jest dziwnie wymyślone, jest ten klocek. I teraz, kiedy dotknięto tego rodzica, czyli tego klocka, tak to mówimy, bo tak to pisze, ma ten się stać funkcja pewna. I kasujemy ten tu, to pierwsze od nawiasu, robi coś takiego jak tu. W środku tu nawiasie piszemy hit, tak. Teraz jedziemy tu i enter naciskamy i się powinno utworzyć takie coś. Okej, to teraz możemy napisać tak if, czyli jeżeli, bo nie mam 100% pewność, że to dotknie nasza postać, może być to inny klocek, więc piszemy hit, czyli to są dane, to są informacje tego co dotknę, to kropka parent dwukropek find first shield humanoid. To musi być tak napisane, inaczej może nie zadziałać. O, źle napisałem. I by nie działało. Tak. Tak teraz. Wszystko dobrze napisałem, tak. Chodzi o to, że na przykład jak kto dotknie jakiś klocek, to sprawdza czy wie, to sprawdza czy tam, bo nasza postać to jest jakby model i w tym modelu są coś takie jak humanoidy. Ten klocek sprawdza czy ma w swojej tam grupie humanoidy, czyli to co tam ma wyznaczone ilość życia, bieg, no to co robi, że są postacie typu NPC. I naszego gracza to teraz tak piszemy. Local hum, czyli to jest skrót od humanoid. To może ja to napiszę tak, będzie łatwiej zrozumieć. No. Spacja dwukropek i kopiujemy sobie to, co było w tym if. Kopiuj. Klej. Skasuj to. Enter i powinienem to zrobić tak. Piszemy humanoid, kropka, hy, duże hy, e, a, l, ty, hy. Spacja, równa się spacja 0, czyli ustawia nam to ilość życia na 0. Ok, teraz klikamy tu znowu plusik i wybieramy znowu skrypt. Normalny, nie modułowy, nie lokalny, tylko taki. Ok, i co w tym skrypcie możemy zrobić? To tak. Tak samo prawy przycisk myszy, rename, oczywiście można też dwa razy kliknąć
tu na nazwę, ale pokazuję tak, aby było łatwo. Backspace i napiszemy tu move script. To nie ma znaczenia też jak się nazywa, ale jak macie dwa alepisy, jakoś to ten. Po numerze skasujemy tu co było wszystko. I piszemy tak może linijka spacji. While true, to jest taka pętla. To jest kiedy będzie prawda się działa, to wtedy co ma robić, ale to się cały czas jest ustawione naprawdę, więc cały czas się powtarza, że tak to ujmę. Piszemy wait 0. Polecam 0.0, może być tak, 0.1 i script.parent. Orientation, czyli orientacja, że tak powiem. Czyli to, w którą klocek jest stronę ustawiony. Spacja równa się. Znowu spacja. Script.parent. Znowu i teraz dajemy plus wektor 3. New. I tu piszemy tak 0.1.0 i teraz obróci się w stronę, tylko nie wiem w jaką, o w dobrą, bo na przykład gdyby się tu dało, to zamiast tu dało się 0, a tu 1, To by się obracał w inną stronę. No, widzicie, tak mogłoby się też obracać, ale tak jej nie chcemy. Więc raczej na środku. Nie musi być to jedynka. Przy dwójce będzie się szybciej obracać. Pamiętajcie, że jak nie dacie tego wait, to wam może skraszować Robloxa, zawiesi się. Może działać tam, ale bardzo ciężko, dlatego bez tego to możecie crasha kompa zrobić Robloxa. Kompania, ale będzie jakieś 3-4 FPS-y. No i sobie jako radzi, no iż. Zależy jaką wartość tu wpiszemy. Pamiętajcie, że jak wpisujecie 360, to już jest cała oś, więc tego lepiej nie. No. Jakby były jakieś problemy, to napiszcie w komentarzu. O, obraca się. I czy na pewno zabija? Na pewno. To tu się pięknie obraca. Okej, to chyba byłoby tyle w tym odcinku. Tyle chciałem pokazać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie podziękować mi, że to, że coś takiego zrobiłem, no to możecie lajka zostawić, bardzo miło by mi było. A jeśli podobają się odcinki moje, to możecie również suba, ale to wasza decyzja. Chcecie to nie, to jak chcecie, to nie musicie zostawiać. Jak chcecie, to możecie, nie, wasza wola. I to tyle chciałem pokazać. Do widzenia.
stronger.